Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, 26 marca, piątek będzie to odcinek petardowo-krótki. Bo to będzie dzisiaj petarda, która jest w ogóle petardą. Że tak się wyraziłem, co wszystko wytłumaczyło w ogóle. Co ja w ogóle do was gadam zawsze rano? Yy, możemy się wytłumaczyć tym, że jest rano, chociaż ja to nagrywam po południu, ale powiedzmy, że to jest rano. Niektórzy zawsze tak myślą, znaczy piszą mi tak w komentarzach. Oj, się naprawdę nagrywa to o 4.30 rano? Bo wtedy idą stawaki, nie? tak? Nagrywam o 4.30 rano. Jedziemy yy, z odcinkiem. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, muszę wam powiedzieć, że jakieś cuda się dzieją. Nagrywam stawaki, to już jest któryś tam nasty odcinek, który nagrywam. A bateria ma ciągle trzy kreski, to jest niewiarygodne, ma tylko trzy kreski w sensie, to jest najwięcej. I się w ogóle nie kończy. Jakieś mam perpetuum mobile bateriowe, słuchajcie. Duch święty napędza to nagranie, ale tak też nie powinno być. Koni, tak wam mówiłem, dzisiaj będzie petarda krótka, bo dzisiaj jest takie zdanie, które nie, nie domaga się niczego. Powinienem po prostu je przeczytać i zakończyć. No ale coś powiem, żeby nie było, że nic nie zrobił. Święta Teresa od Jezusa, wielka. Zawila doktor Kościoła. W jego miłosierdziu pokładam całą moją ufność. Co tu więcej w ogóle chcieć, kochani? Boisz się w życiu? Połóż całą swoją ufność w miłosierdziu Boga. Twoje grzechy cię przerażają, twoje słabości, twoja, twoja nędza cię przeraża. Połóż całą nadzieję w miłosierdziu Pana Boga. Całą ufność. Przeraża cię zło na świecie, to wszystko, co się dzieje, te wszystkie tragedie, nieszczęścia, choroby. Te wszystkie katastrofy, te wszystkie straszne rzeczy, które dzieją się na świecie, całą swoją ufność połóż w miłosierdziu Boga. Koń, nie bez przyczyny, Pan Jezus powołał tę świętą Faustynę naszą, nie Kowalską, żeby ogłosić prawdę nie jakąś nową, nie jakąś zaskakującą, tylko najbardziej oczywistą, ale taką, której nam najbardziej potrzeba, nie? Czyli Jezu, ufam Tobie, ufam Twojemu miłosierdziu. Kochani, jeżeli się czegokolwiek boicie, jeżeli się lękacie, jeżeli coś was przeraża, jeżeli czymś jesteście przygnieceni, Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Twojemu miłosierdziu. Kochani, On nie może nas odrzucić. On nie może się od nas odwrócić. Nawet kiedy my się od Niego odwrócimy, to On się nie odwróci od nas. Kiedy my się Jego wyprzemy, on się nie wyprze nas. Nie, On z nas nigdy nie zrezygnuje. On życie swoje oddał za nas. Jego krew się wylała, jego życie z niego uszło z miłości do nas. Jak można w niego wątpić? Jak można wątpić w jego miłość i miłosierdzie? Jak można myśleć, że on kogokolwiek odrzuci? Nigdy, przenigdy. Jezus nikogo nie odrzuci. Nie mam Wam dzisiaj nic więcej do powiedzenia, bo nie ma nic więcej do powiedzenia. Cały dzień proszę Cię, błagam Cię. Chodź dzisiaj. Z tymi trzema prostymi słowami, z tym prostym zdaniem: Jezu, ufam Tobie. Moi drodzy moi kochani, pod sercem akcja wielkopostna Langustowa Malakowa wspieramy dzieci nienarodzone. Linki pod filmem w opisie. Pogłębiarka, medytacja na temat dzisiejszego cytatu. A widzimy się jutro w sobotę. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię z Bogiem. Do zobaczenia.